4-0, to spokojnie odjedziemy stąd dzisiaj. Prawda? Mieczy! Gadajcie, zdrowi, a my zobaczymy, czy jesteśmy aż tak gościnni, jakbyście chcieli, żebyśmy byli. Natomiast czekając na pierwsze walki, powiedzmy sobie wprost, że pośród sędziów mamy nie byle jakich znawców, ale nie teoretyków, a praktyków tego sportu, bo oto po mojej prawie mistrz świata na miecz długi z zeszłego miesiąca w Hiszpanii, Marcin Wałek-Waszkiewicz, wielkie brawa! Brawa, moi drodzy! Pozostali sędziowie niewiele mu ustępują. Jest wicemistrz w walkach drużynowych, Gomba Michał Morawiec z Olsztyna, wielkie brawa! A po stronie, moi drodzy, południa, siema zwany Perwesusem, cokolwiek by to nie brzmiało. A po lewej stronie Artur, ten już niejednemu smakowi obciął głowę, a dziś przyjechałby posądzować i zobaczyć, kto dzisiaj straci głowę, a na pewno straci głowę. Północ i to niejedną. A jako główny sędzia, przedstawiciel północy, Patryk Kozłowski, dowódca kontury Nizickiej oraz Muzeum Grunwaldzkim, bardzo ważne stanowiska piastuje. Tak więc zobaczymy, kto dzisiaj pokona południe. Kto pokona południe? Północ! Abiutko! No, czołg na południe, dzieci, obiecywałyście wilkowi, ja bym was chciał usłyszeć. To kto wygra? Będą nagrody! Północ! Północ! Jedna tam gdzie z lewej strony jest mój mroczny klimat. No bardzo dobrze, ja wiem, że wy lubicie zło, a nie jedna tutaj z niewiast dzisiaj miała zło, ale wygoniliśmy troszeczkę świętą inkwizycją nie chciał. No ale to za kilka chwil już będzie nieważne, bo tutaj wejdą bohaterowie dzisiejszej gali. W tych szrankach jest to możliwość zobaczenia czegoś takiego po raz pierwszy w całej Polsce. Ten grunt powstał 2 tygodnie temu specjalnie na tą galę i z pewnością będziemy świadkami w najbliższym czasie równie emocjonujących widowisk. A widowisko niczym jest, jeśli nie ma zagorzałej, wiwatującej publiczności. Pokażcie więc jednak, że przyszliście. I przywitajcie obie drużyny. Północ, która wkrótce wygra z południem, ale brawa dla obu drużyn. Proszę państwa, widać już płomienie. Oto wchodzi
króluje w tym ringu. Już widać płomienie. Baj, tutaj, tryskogi naokoła. Co za chwilę. Powitajcie, brawo dla Maćka. Oni są rano dzisiaj. Bardzo mocno. A to zawodnicy bardzo młodzi. Dopiero od 2 lat Maciek tutaj próbuje mu pod kontrolę. Zobaczymy, co dzisiaj pokaże. A jego przeciwnikiem będzie Grzegorz Krasokrasowski, ślepa wrona, Bractwo Rycerskie z Olsztynka. Wielkie brawa! Zwycięzca! Brawa, brawa! Albo budźcie! To jest za południe! Rycerza! Grzegorz Krasowski, reprezentacja Warmii i Mazur na czerwono, czerwona jaka, północ! Wesoło! Okrzyk bojowego kurca południa. Gotowi? Widzę, ręce uniesione. Czas zacząć! Walka! Ależ nie dobry, kochanie! Dopilnujmy zawodnika ślepa wrona, posługującego się lepaczą techniką. Jakże makabryczną dla wielu jego przeciwników, którzy nie spodziewają się często ciosów z tej strony. Od serca! Teraz no dobra! Próbują wykazać każdy cios! Zrywamy za rzutę! Zatańczymy! Raz, drugi, Maciek się trzyma! Panowie próbują podcięć, ale rozeszli się z klinczu. A na grudwa idzie też trochę. No, to kapie. Tak, rozgrywają cios za ciosem. Czas płynie, moi drodzy! Wkrótce koniec pierwszej rundy, a przypomnę, 3 rundy podczas tejże walki będą miały miejsce. Stop! Stop, moi drodzy! Przemyśleć, jesteście tu! Walka, gotowi? Panowie na środek! Zaczynamy! A więc druga runda! Północ! 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 Próba, próba z Mrozniec, to jest tam się wymyje się rybie, że się przyzwyczaili chyba do tego. Cios za ciosem, Edwisio, 3 round. Ależ żaden nie chce puścić to. Młode chłopaki, po 20 kilka lat i walka na całego. Pozostaje pytanie, czy szranki wytrzymają ten poziom adrenaliny i testosteronu? Maciek ma się przesmieszyć chyba. To byłem różnych tutaj śliwych. Nie wiem, co teraz z paną się spodobało tu, ale żaden nie chce o tym myśleć. Że będziemy zawodnie do pałę. To jest Maciek! Wszystko! Dawać, moi drodzy, jesteście tu! Stop! Szybko czas płynie, nie wiem jak nasi zawodnicy. Podobają się? Nie,
Dawaj mocę, krzyczą twoi koledzy. Ciąg za cios, żaden nie chce odpuścić. Dużo zapasów do przewidzenia. Panowie nie mają nic do stracenia, ani za chwilę kończą tą walkę. Tak więc... Dobry, i Grzegorz Kasecki pokazuje kolejność. Niesamowite cudowne ciosy pełnym okiem, a teraz próbuje wyrzucić swojego przeciwnika z ringu. Mogę szybko na widoczu. Tak właśnie działa północ, a to jest dopiero walka. Koniec sędziowie udają. Stosowane są obalenia, czyli jeden punkt w rundzie za obalenia. Ten, który ma więcej obaleń, dostaje w rundzie jeden punkt. Oprócz obaleń sędziujemy także knockdowny. Czyli jeśli jeden z zawodników przewali drugiego zawodnika mieczem albo tarczą, to jest knockdown. W takiej rundzie ten, który tych knockdownów zada więcej, dostaje dwa punkty. I ostatnią rzeczą, którą sędziowana jest podczas profesjonalnych walk rycerskich, to jest agresywność. Po każdej rundzie sędziowie oceniają, który z zawodników był agresywny albo agresywniejszy od przeciwnika. I to wszystko zliczamy po każdej rundzie. Następnie dajemy ostateczną liczbę punktów. Także to nie jest tak, że dany zawodnik zdobył ileś tam punktów, trafił przeciwnika i nagle ma 0 punktów. Tak to po prostu liczymy, w taki sposób. 12-0 wygrał reprezentant Warmii i Mazur Grzegorz Kasowski. Wspomnijcie słowa głosna Jajosza. Północ będzie dzisiejszej nocy górą! Dobrze, moi drodzy, oczywiście południe jest kolorowe i oddajemy, wiemy, że wygraliście tą walkę z zasłużeniem. Bractwo Jezerskie w zamku Rapsztyn. Para, dym, ogień, tanecznym krokiem jak zwykle przesuwa się w szranki. I jeszcze myślę, że to zatańczy na publiczności. Pokaż, w jakiej jesteś formularko. Dla niego to będzie prosta walka, tylko w jedną stronę. A za moment! Proszę Państwa, przywitajmy gorąco drugiego reprezentanta Warmii i Mazur, Jakub Iwanicki, Bractwo Kontury Nidzickiej. Wielkie brawa! Ten dystyngowany krok naszego młodzieńca z pewnością pokazuje jego opanowanie, ale już za chwilę przełącznik, jaki znajduje się pod jego hełmem, zostanie umieszczony w pozycji on i z pewnością pokaże, że dotychczasowe sukcesy nie były przypadkowe. Moi drodzy, a to kategoria wagowa powyżej do 80 kg. Zmieścił się na całe szczęście nasz zawodnik z południa, bo było ciężko, on lubi dużo pączków, mięsa, ale zrzucał i mam nadzieję, że dzisiaj pokaże formę. Więc moi drodzy, chyba koniec gadania. Jesteście gotowi? Dobrze, ja przychodzę i za moment zaczynamy. Gotowi zawodnicy? Sędziowie gotowi? Zawodnicy gotowi? Kto może, zwróćcie uwagę na malowidła, jakie są na tarczy. Nie czekajcie na to, co mówię, róbcie swoje, ja opowiadam tylko, że niekiedy lepiej nie mieć w ogóle malunku niż swoje ego, kadłubka bezręcznego z rogami na tarczy wymalować. Taki obrazek, jaki ma zawodnik PKP, nie bez kozery pokazuje, dlaczego stał się rogaczem i obwieszcza to swojemu światu.
światu. Jezus, Rogasz, mocno wsadza głowę twojego przeciwnika. Także chyba, jak na razie, to jest sukrótko. Tarczę wsadzi w łeb twojego przeciwnika. Obał go! Cios, żaden nie odpuszcza. Ja tu wszystko cios, no może tam wyjaś się puśliznął, ale to nie świadczy, kto wygra. No bo mamy! Dawała końcówka! Stop! Jak widać, kto ma mikrofon, ten ma władzę. Informuję, że Północ zajęła również swoje pozycje przy mikrofonie, tak więc możemy wrócić do normalnego pojedynku. Nie tylko na miecze, ale i na słowa. A my wszyscy oczekujemy oklasków, oczekujemy, aby były one głośniejsze, mocniejsze oręża niż uderzenia tarczę w tarczą. Janek wyrywa punkt za punktem, dużo chaosu, ale cios za ciosem ląduje na nogach przeciwnika z walni. Cios jakiś tam punkt rekrutanku, to na pewno nie wliczone. I znowu Janek w świetnej formie. Chwila przerwy, liczą w zawodach szachowych, ale to jest z pewnością wyczekiwanie na błąd, bo na tym poziomie to nie jest bezmyślne uderzanie. Każdy z zawodników, zanim wyprowadzi cios, ma gotowe 2-3 następne przygotowane uderzenia. 15 sekund! Prawdy, kto znów wyrwie punkty? Prawda jest taka, ile punktów Północ wyrwie Południowi? Stop! Coraz silniej pada, tak więc większe oklaski są wymagane, aby uchronić tę złą pogodę. Ja na drugą rywa punktu. Ja nie wiem, czy nowe z tego zawodnika wytrzymają. Myślę, że przyda im się dobra regeneracja po tej walce. Jakże ciężki pojedynek dla Południa. Chcą wodą zniszczyć te widowisko, ale Północ nie pozwoli na to. I Janusz przerywa, aby można było wprowadzić trzeciego zawodnika. No to teraz obiecujcie, patrzcie się już przed państwem. Brat społeczeński z Zamku Będzin, Sebastian Kozy-Kozera. Wielkie brawa do niego. To też nowy zawodnik kategoria do 90 kg. A za moment
człowiek, który będzie chciał wygrać. A jego adwersarzem, reprezentant Warmii i Mazur, pojawia się oto w progu, przywitajmy gorąco, z rodu Kluczków, Grzegorz Wielkie Brawa! Bractwo Rycerskie Zamku Olsztyneckiego, reprezentacja Warmii i Mazur. Czy pojedynek rozstrzygnie się już na tym etapie? Czy ta walka... Zostańmy otwarci, bo to teraz będzie jedna z najtwarszych walk, a zostało nam dwóch. Gotowy? Sędziowy? Walka! Bardzo emocjonująca. Pierwsze dwa starcia
wygrał zawodnik z południa z BHP. BHP Sebastian Kuzera. Ostatnie starcie wygrał zawodnik z Warmii i Mazur Grzegorz Kluczek. Ostateczny wynik 8-4, zwycięża Sebastian Kuzera z południa. Różne anioły dzisiaj tutaj pokażę wam, jak wpuszczę w ziemię waszego przeciwnika. A reprezentantem południowego chłopca południa jest człowiek, który pokona każdego. Patrzcie na niego, Paweł Nathan Super! Zwycięstwo, co żeby był remis, na pewno będzie remis. A jego przeciwnikiem będzie... Nieba! Uciek! Będzie! Proszę państwa, ostatnia walka. Ciężki, ciężki zawodnik. Proszę państwa, najcięższy zawodnik reprezentacji Warmii i Mazur. Oto jest rycerz i wielką ma zbroję i takie same. Niech będzie męstwo twoje, zerwał się z łańcucha i wbiega, już w takim razie naokoło. Poprowadźmy przyszłego zwycięzcę, najcięższego zawodnika drużyny północy. Możecie się tak przesunąć trochę tutaj. Sędzia, w dół proszę! Dobrze, Paweł! Jeszcze większy dopryk!
I ostatnia runda. Nie, jeszcze nie koniec. Już za chwilę będziemy świadkami trzeciej rundy. Kto wie, co się w niej wydarzy? Kto wie, jakie ciosy zostaną zadane? Gotowi? Sędziowie, zapraszam zawodników. I ostatnia runda, moi drodzy, w promieniach PWR! Stoczy się ostatni bój w tych szeregach. Kto wie, jakie jeszcze polecą członki? Tak, ktoś tam rzucił, widzę, swoimi gadżetami. No już się rozpada, ale to już ten wiek, moi drodzy, wybaczcie mu. To są relikty, jakie zawodnicy zdobyli we wcześniejszym, otrzymając swoim przeciwnikom bardzo członki. Ale z drugiej strony przyjacielskie wejście łączą się, przytulają, jadą i sprawdzają. Stop, koniec czasu. Sędziowie, zapraszam na naradę. Trzecia runda czwartej walki. Najczęściej zawodnicy, walka nieco innego rodzaju. 100 kilogramów. Walczyło dwóch kolegów, dwóch przyjaciół, dwóch policjantów. Jeden z południa, drugi z północy. I wygrał ten z południa! Paweł Sobolko, brawo! Więcej! Południa! Dla zawodnika z północy, Smolarec, wielkie brawa! Zawodnik z Maszyła, Pomorze, a dziś w reprezentacji... To będzie 4-0! Zapraszam wszyscy zawodnicy do środka! Reprezentacja Warmii i Mazur, wielkie brawa! Może rywalizujemy, ale jesteśmy jedną wielką rodziną, jak widać, moi drodzy. Panowie, stawcie się w tę stronę, napiszcie, to jest wasz debiut, dla nich to był debiut w PWR-ach. Wielka chwila, wielkie brawa jeszcze raz! Specjalnie z Patrykiem pewnego dnia wpadliśmy na pomysł, żeby wziąć chłopaków z północy, z południa i zrobić dla was tą przecudowną galę. Podobało się?